Jest, jest bardzo duża, więc Marcin ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób zarządzać um, copywriterami, w jaki sposób tworzyć treści, jak podejść do tego, żeby te treści były odpowiednio spersonalizowane, odpowiednio... Um, Określone też, jeśli chodzi właśnie o tę o intencję, czy to ma być intencja sprzedażowa, czy to ma być intencja na przykład jakaś edukacyjna i tak dalej, i tak dalej, więc olbrzymie doświadczenie tutaj copyrigherskie stoi za, za Marcinem i, i, i jego agencją. Marcin oddaje ci, oddaję ci w takim razie mikrofon, prezentację. Ja widzę, myślę, że wszyscy też widzą w tej chwili prezentację, więc zaczynajmy. Dzięki Paweł. Powiedzcie mi tylko, czy mnie słychać, bo tego jeszcze nie sprawdzaliśmy. Natomiast co do tego, co Paweł mówi, że ta agencja jest olbrzymia, to z tym bym nie przesadzał. Dobra, słychać mnie, fajnie. Z tym bym nie przesadzał, tak samo z tym ogromnym doświadczeniem. No ale cóż, no w każdym razie miło mi bardzo miło mi Was gościć na, na webinarze kontaktu poświęconym tworzeniu treści sprzedażowych przy wykorzystaniu fraz transakcyjnych. No ja jestem, jak już Paweł powiedział, jestem Marcin Cichocki, założyłem i prowadzę agencję kontentową Kuźnia Treści. No i w Kuźni świadczymy usługi copywriterskie głównie, ale również oferujemy usługi z zakresu wideo i audio-marketingu. No i jako, że nie lubię dużo gadać o sobie, to, to nie będę przez kolejne kilkadziesiąt slajdów rozwodził się nad tym, kim jesteśmy, jak urośliśmy w tym roku i tak dalej, tylko od razu przejdę do, do meritum. I tak, no i w zasadzie jeszcze nie tak dawno temu Google dobierał wyniki w serpie głównie na podstawie metadanych, na podstawie słów kluczowych i na podstawie liczby linków, które prowadziły do witryny, do domeny. Natomiast takie podejście zmieniło się już no jakiś czas temu. No i prowadziło też do wielu, właśnie z tego względu się zmieniło, bo prowadziło do wielu nadużyć ze strony. Pozycjonerów, którzy masowo stawiali na, na kiepskiej jakości linki i stomowali tymi linkami, co też w zasadzie ograniczyło użytkownikom znacząco komfort korzystania z wyszukiwarki. No i na przestrzeni właśnie tych lat się trochę to zmieniło. Przede wszystkim Google zaczął bardzo dobrze, jak na sztuczną inteligencję, radzić sobie z odgadywaniem intencji użytkowników, dopasowując do zapytań odpowiednie wyniki. No i obecnie. Na tyle, to, na tyle jest to rozwinięte to, odgady, to odgadywanie intencji, że nawet jeśli stworzymy naprawdę super, merytoryczny, dobry, niesamowicie długi artykuł, który zdobędzie masę linków, to nie zdobędzie on zbyt wysokich pozycji, jeśli nie będzie odpowiadał na intencje, na intencje wyszukania przez użytkownika. Dlatego tak ważne jest, żeby tworzyć treści zgodnie z intencjami tych użytkowników, zwłaszcza jeśli oni są naszymi potencjalnymi klientami. I czym jest search intent? No w zasadzie search intent opisuje motywację użytkownika wpisującego dane zapytanie do, do wyszukiwarki, czyli określa on intencję wyszukiwania. Niezależnie od tego, czy co, co stara się wyszukać użytkownik, zawsze będzie stał za tym jakiś konkretny powód i konkretny cel, jaki ten użytkownik chce osiągnąć wpisując daną frazę. I zawsze wpisujemy coś w wyszukiwarkę po to, żeby zdobyć jakieś konkretne informacje które pasują do naszej aktualnej intencji, które najczęściej rezonują z naszym aktualnym problemem albo z jakimś celem. I dlatego też Google stale wypuszcza, stale aktualizuje swoje algorytmy, które poprawiają trawność treści pod kątem wyszukiwań. Na przykład przykładem może być RankBrain, czy aktualizacja BERT, czy chociażby aktualizacja Cora z maja 2020 roku. I już w zasadzie w 2015 roku Google wdrożył nowy algorytm, który wyparł dotychczasowego kolibra i był tym algorytmem właśnie wspomniany RankBrain, który stale analizował wyszukiwane przez użytkowników frazy, poszukiwał korelacji między tymi frazami i uczył się lepszego dopasowania treści witryn pod kątem właśnie tematyczności. Jeśli RankBrain zobaczył słowo albo frazę, której nie znał, to starał się odnaleźć słowa albo frazy o podobnym znaczeniu, wykorzystując metodę sortowania wektorów słów, tak zwaną, czyli ona nazywała się również rozproszone reprezentacje. I dzięki zmianie tych słów na działania matematyczne potrafił zwrócić wyniki z dość dużą szansą na dopasowanie, no i lepiej, przez to lepiej interpretować relacje między poszczególnymi słowami. I RankBrain analizuje też wzorce między pozornie niepowiązanymi ze sobą wyszukiwaniami, żeby stale, stale dopasowywać. Podobne do siebie wyszukiwania. Czyli w uproszczeniu, RankBrain stara się zrozumieć, co ludzie mają na myśli, wpisując dane frazy w wyszukiwarkę. I pod koniec 2019 Google wprowadził kolejną bardzo istotną zmianę w algorytmach. I była nią aktualizacja o nazwie BERT, nowy, nowy algorytm o nazwie BERT, który poprawiał jakość wyników wyszukiwania na podstawie lepszego rozumienia intencji użytkownika. I BERT to technika przetwarzania języka naturalnego oparta na sieci neuronowej i algorytm ten analizuje treść zapytania dwukierunkowo, nie tak jak RankBrain, czyli uwzględnia znaczenie poszczególnych słów i ich związek z pozostałymi słowami, no bo dotychczas RankBrain analizował jedne, te, te zapytania jednokierunkowo, czyli słowo po słowie według kolejności, w jakiej zostały podane przez użytkownika. I Google zapowiedział w 2019 roku, że jest to jedna z najważniejszych zmian w całej historii działania platformy, w całej historii działania wyszukiwarki i co ciekawe w ogóle BERT realizuje, realizuje tą swoją misję podobnie jak RankBrain, tylko że BERT sprawdza się głównie przy interpretacji dłuższych zapytań, czyli typowo longtailowych fraz, które nie mają charakteru hasłowego. Z kolei RankBrain stara się odgadnąć intencje użytkowników, którzy pisują te krótsze, krótsze frazy bardziej właśnie hasłowo. I oba, obydwa algorytmy działają Równolegle, wykorzystując machine learning, starają się dopasowywać te wyniki do wyszukiwania, do intencji użytkowników. I dodatkowym, jeszcze poza tymi dwoma algorytmami dodatkowym czynnikiem pozwalającym ocenić jakość wyniku zwróconego przez algorytmy wyszukiwarki jest wskaźnik duel time. I duel time to wskaźnik, który określa czas, jaki upływa między kliknięciem do strony docelowej z wyników wyszukiwania a powrotem do rezultatów w wyszukiwarce. I wraz z analizą dalszych działań użytkownika w wyszukiwarce pomaga wyszuki algorytmowi ocenić trafność wyniku, którą otrzymał użytkownik. I Google korzystając tylko z danych wewnętrznych, czyli z tych danych generowanych bez konieczności dostępu do statystyk witryn, jest w stanie określić lub z dość dużym, dużą dokładnością oszacować współczynnik odrzuceń i czas trwania sesji. I dodatkowo, za pomocą danych o CTR, wyników organicznych danej witryny, może oceniać, czy w zasadzie jak chętniej jest ona wybierana przez użytkowników, jako strona docelowa dla zapytań organicznych, jakie wpisują. I analiza odchyleń od średnich wartości może ujawnić witryny, które warto pokazywać użytkownikom częściej. Bo lepiej odpowiadają na ich potrzeby, albo obniżyć, jeśli ich pozycje, jeśli, ich, jeśli te wyniki wyszukiwania nie spełniają oczekiwań samych użytkowników. I Dlaczego znajomość intencji wyszukiwania jest tak ważna w tworzeniu kontentu? No zastanówmy się przede wszystkim, z jakiego powodu Google przykłada tyle uwagi do intencji użytkownika, do intencji wyszukiwania. No, dopasowanie wyników wyszukiwarki do intencji użytkowników ma na celu przede wszystkim dostarczanie tym użytkownikom bardziej adekwatnych odpowiedzi na wpisywane zapytania. Co za tym idzie, zwiększa, zwiększa się zaufanie do wyników wyszukiwania, zwiększa się ten komfort użytkownika, a tym samym użytkownik mocniej przywiązuje się do samej wyszukiwarki. No bo wyszukiwarka dostarcza mu tak informacje, jakich poszukiwał, dowozi, dowozi wyniki i w dłuższej perspektywie e, Google zapewnia sobie tym samym więcej dochodów z płatnych usług wyszukiwarki, bo na przykład z reklam Google Ads, bo ludzie bardziej ufają Google'owi, częściej z niego korzystają i wiedzą, że, że te, te, te wyniki wyszukiwania mają odpowiednią jakość, odpowiednią wartość dla tych użytkowników. No i wszystko, wszystkie zmiany na niebie i ziemi wskazują, że, e, że zdecydowanie warto dbać o wartościowy i przydatny content na, na naszej stronie, blogu czy na sklepie, bo ten content, bo ten content jeśli jest odpowiednio skuteczny to w dość dużym stopniu odpowiada na potrzeby użytkownika, a tym samym Google go odpowiednio wysoko wypozycjonuje. I jeśli odpowiemy sobie na pytania czego użytkownik szuka i jakie ma ku temu powody, no to będziemy w stanie lepiej dopasowywać naszą strategię content marketingową do potrzeb potenc naszych potencjalnych klientów. I intencje użytkowników mogą diametralnie różnić się w zależności od... Od ich płci, od wykształcenia, pory dnia, roku, od pogody, od, od lokalizacji czy wykształcenia. I z tego powodu planując treści, zwłaszcza zwłaszcza te treści sprzedażowe, powinniśmy wchodzić w buty użytkownika i empatycznie zastanawiać się, czego on tak naprawdę chce, wpisując konkretną frazę kluczową w wyszukiwarkę, wpisujemy różne zapytania, w zależności od etapu procesu zakupowego, na jakim się znajdujemy i dobrze, dobrze sobie odpowiednio poukładać te, ten content, jaki dostarczamy, żeby pokrywać cały lejek, ale zaraz o tym jeszcze powiem. Badanie statystyka z 2019 roku pokazuje, że 51% kupujących twierdzi, że korzysta z Google, żeby zbadać zakupy, które planują wykonać online. Z kolei raport e-commerce w Polsce 2020, 2021 który został opublikowany przez synu, to podaje, że aż 91% internautów dokonuje wyborów zakupowych właśnie za pomocą wyszukiwarki Google. Jeśli lepiej zrozumiemy intencje użytkowników, to możemy odpowiedzieć sobie, to możemy odpowiedzieć na ich pytania, ściągnąć ich na stronę górą lejka, powiedzmy treścią z góry lejka i sprawnie popychać w dół tego lejka sprzedażowego, odpowiednio korelując sobie te treści z informacyjnych przez transakcyjne, aż po z, sorry, z, z informacyjnych przez komercyjne aż po transakcyjne, aż na sam dół tego lejka. I użytkownicy mają cztery takie, w zasadzie klasyfikuje się intencje jak, jak na takie cztery główne sposoby. W zasadzie no każdy użytkownik ma inny powód, żeby, który go determinuje do tego, żeby wpisać w wyszukiwarkę jakąś konkretną frazę. Niemniej ogólnie. Te intencje klasyfikuje się wedle trzech, czasem wedle czterech kategorii i są to intencje informacyjne, nawigacyjne i transakcyjne, zwane również w innej nomenklaturze No, Go, Do. I czasem dodaje się również jeszcze jedną intencję, która jest też powiązana dość mocno z intencją transak transakcyjną, natomiast trochę się od niej różni. Jest to intencja komercyjna. Intencja informacyjna to jest w zasadzie do tej grupy Należy prawdopodobnie największa liczba wszelkich zapytań, które się pojawiają w Google i reprezentują ona potrzeby uzyskania szybkich informacji albo uzupełnienia jakiejś wiedzy z danej tematyki. Najczęściej są to jakieś zapytania, które zaczynają się od słów jak, gdzie, kiedy, dlaczego, jakieś porady czy krok po kroku i tak dalej. Intencja nawigacyjna to zapytania, które, których intencją użytkownika jest dotarcie do określonych firm, miejsc albo osób. No, i potrzeba tutaj jest dość mocno sprecyzowana w samym zapytaniu. Mogą to być różnego rodzaju zapytania brandowe, na przykład Castorama, oręczkonto, konto, PKO, logowanie, i tak dalej, albo związane z jakąś lokalizacją, na przykład Urząd Miasta Łódź, Poczta Poznań, i tak dalej. Intencja komercyjna. Intencja komercyjna następuje często po intencji informacyjnej, natomiast jeszcze przed intencją transakcyjną i dotyczy. Taką intencję wykazują, wykazują internauci, którzy szukają określonego produktu, którzy nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji zakupowej. I na taką intencję świetnie, świetną odpowiedzią są wszelkiego rodzaju recenzje, porównania, rankingi, czyli w zasadzie treści edukacyjne, ale nastawione również na sprzedaż. Treści edukacyjne, ale również komercyjne. I intencję komercyjną, jak. jak Powiedziałem, no świetnie, świetnie ogrywają rankingi, poradniki czy recenzje i przykładami takich zapytań mogą być na przykład, jakie oce wybrać, ranking lokat czy najlepszy aparat do filmowania. Mniej więcej taka tematyka, taka, taki zakres semantyczny. Intencja transakcyjna, no to są zapytania, które wiążą się z potrzebą wykonania jakiejś akcji najczęściej transakcyjnej. Mogą być to na przykład może to być na przykład poszukiwanie wykonawcy jakiejś konkretnej usługi, na przykład wulkanizacja Lublin, albo teksty SEO albo zakupu samego produktu, na przykład sztuczna choinka, czy przywirek dla kota. I w zasadzie można powiedzieć, że są to zapytania, które przy spełnieniu odpowiednich warunków mają bardzo dużą szansę na to, żeby, żeby skonwertowały. No i ta intencja jest najczęściej Umieszczona sam dole lejka sprzedażowego, i najczęściej właśnie prowadzi już do zakupu danej usługi albo danego produktu. Jedna fraza kluczowa o trochę mi tu się obrazek zjechał, ale to nic. Jedna fraza kluczowa różne intencje. I mimo tego, że możemy łatwo sklasyfikować intencje użytkowników, to nie tak łatwo, nie tak łatwo je odgadnąć. Na podstawie wpisywanych przez nich fraz kluczowych. I z tego względu, gdy różni użytkownicy wpisują tę samą frazę kluczową w wyszukiwarkę, to mogą otrzymać kompletnie inne wyniki. I wpływ na to ma dokładna analiza ich zachowania oraz lokalizacji przez Google. Wyszukiwarka analizuje wszelkie możliwe sygnały, które płyną od użytkownika, i na tej podstawie dostarcza mu odpowiednie wyniki. No i tutaj pod frazę Bankomat najpierw Google. Google domyśla się, że, że szuka, że użytkownik szuka pobliskiego bankomatu, więc na początku wyświetla mu mapkę z zaznaczonymi bankomatami w okolicy. Kolejne wyniki wyszukiwania dotyczą intencji informacyjnej. W tym sekcji, po prawej stronie, widzicie, w tym sekcja z newsami. I na samym dole strony poniżej tu już mi się uczął trochę screen, są wyniki komercyjne i transakcyjne. Czyli przy tym ogólnym zapytaniu bankomaty. Ta intencja komercyjna i transakcyjna jest na samym dole. Jeśli sprecyzujemy wyszukiwanie i wprowadzimy frazę longtailową z proponowanych przez Google, na przykład, jak zbudowany jest bankomat. To wyszukiwarka w pierwszej, w pierwszej sekcji wyświetla filmy z YouTube'a prezentujące wnętrze tego bankomatu, czyli to jest intencja typowo, typowo informacyjna. I dalej pojawią się również wyniki informacyjne i na samym dole obrazy, które jakby licują z tym zapytaniem, więc w zasadzie na typową frazę informacyjną Google zwraca nam typowo informacyjne wyniki. Skupmy się teraz na frazie jak zbudowany jest bankomat. Po jej wpisaniu Google w pierwszych wynikach dostarczy nam już wyłącznie wyniki dotyczące intencji komercyjnych i transakcyjnych. Poniżej pojawią się również intencje informacyjne. I na dole jakieś bzdury. Sorry, nie, nie, nie jak zbudowany jest bankomat, tylko jak bankomat jak postawić. Tak, czyli w zasadzie tutaj widzicie te, te intencje są czysto intencjami transakcyjnymi. Zatem słowa kluczowe, zwłaszcza takie krótkie hasłowe frazy odzwierciedlają intencję, którą Google nie zawsze musi poprawnie odczytać. Ten algorytm nie zawsze w przypadku krótkich hasłowych fraz nie zawsze działa tak jak powinien. Intencje, intencje te, te łatwiej o wiele Google odczyta, jeśli są to frazy wpisane z, jakimś, z jakąś lokalizacją. Wtedy ta intencja geolokalizacyjna jest o wiele łatwiej odczytywana w przypadku krótkich fraz. Natomiast poza nimi, poza nimi, na takie krótkie frazy, Google może dostarczyć nam. Dostarcza w zasadzie nam różne, różne frazy, pod wyniki z różnymi intencjami, bo nie do końca wie, czego tak naprawdę szukamy. Więc tutaj przeplatają się intencje informacyjne, transakcyjne, komercyjne i lokalizacyjne jednocześnie. Więc tutaj trzeba zwrócić na to uwagę i tworzyć na takie krótkie hasłowe zapytania. Należy dokładnie sobie obrać taką strategię, która pozwoli zbierać ruch zarówno z góry lejka, jak i dostarczać treści do, te do dołu tego lejka. No i trochę zmieniamy temat. Odchodzimy nieco od tematu odgdywania intencji przez Google i skupiamy się na projektowaniu treści sprzedażowej. I w ogromnym skrócie, bo tutaj jedynie zajawię ten temat tworzenia treści sprzedażowych, no bo trochę tematyka tego webinaru jest inna, natomiast praca z tego typu tekstami zaczyna się dokładnie od takiego bardzo precyzyjnego określenia do kogo piszemy te treści. No, bo jedynie znając personę możemy tworzyć skuteczne treści sprzedażowe. Temat ten jest dość obszerny, więc tak jak mówiłem, jedynie go lekko zajawię. I najpierw określamy, do kogo piszemy. Wybieramy sobie, zgromadzimy te wszystkie dane demograficzne, czyli wiek, płeć, zawód, status społeczny, wykształcenie. I na, i na podstawie tych suchych, powiedzmy, danych demograficznych, dopiero tworzymy sobie awatar takiego docelowego, idealnego klienta. Czyli. Znają, wiedząc już, kim mniej więcej jest ta osoba, możemy sobie wypisać jej, jej potrzeby, pragnienia, cele oraz motywacje. I po wypisaniu sobie paru takich wierszy, możemy schumanizować taki awatar klienta, i dzięki temu te, te treści, które będziemy tworzyć, te, kom, te komunikaty będą bardziej ludzkie, nie będą trafiały do suchego, suchego zbioru liczb, tylko bardziej do, do tego żywego awataru czytelnika. Na no tym samym będą bardziej, będą bardziej trafne i skuteczne w zasadzie. I wiedząc, za kogo piszemy, możemy sobie zacząć przygotowywać swoją argumentację sprzedażową. Wpisujemy cechę produkt albo usługi, wynikającą z niej zaletę i dalej kluczową korzyść dla klienta. Następnie zastanawiamy się, jakie obiekcje mogą zrodzić się w umyśle klienta, które dotyczą bezpośrednio wskazanej korzyści. Pomyślmy, jak możemy zbić taką obiekcję. Na przykład testem Sinatry, potęgowaniem korzyści, potęgowaniem strachu czy wskazaniem rozdroża. I na podstawie zbitej obiekcji i wskazanej korzyści jesteśmy w stanie stworzyć taki główny argument sprzedażowy, który powinien dotyczyć albo problemu klienta, albo jego celu. I taką tabelkę powinniśmy sobie tworzyć do, takiego, do każdego głównego argumentu sprzedażowego, którego dotyczy nasza oferta. I tak mniej więcej powinien wyglądać szkielet tekstu. W zasadzie, algorytm kontadu działa na podobnej zasadzie, podobnie tworzy draft tych treści. Więc, jakby tutaj, jest ten wspólny mianownik treści sprzedażowych i treści generowanych, tworzonych, pisanych w kontadu i planowanych w kontadu. Więc taki szkielet sprzedażowego tekstu najpierw powinien zacząć się od nagłówka w którym to jest wskazywany główny argument sprzedażowy, który wynika jak mówiłem wcześniej, albo z problemu, albo z celu klienta. Następnie w rozwinięciu treści w, w lidzie być, powinno być zajawienie dalszej treści, zaciekawienie, zaintrygowanie i lekkie rozwinięcie wskazanego problemu, albo celu. I następnie kolejne, pod, kolejne podtytuły powinny dotyczyć albo problemu, albo celu klienta. Dalej w akapitach ten problem powinien być roz, rozwinięty, powinno być wskazana Cecha produktu lub usługi i wskazana korzyść, która wynika z tej cechy, a dalej zbicie obiekcji. Wspomnianym testem Sinatry, albo społecznym dowodem słuszności, albo wskazaniem rozdroża, albo wskazaniem potęgowaniem strachu, albo potęgowaniem korzyści. I na samym końcu powinno być podsumowanie call to action. W zasadzie taki to jest yy, można multiplikować ten, ten szkielet tekstu do każdej głównej. Do każdego głównego argumentu sprzedażowego powinno, można zastosować call to action. tak samo każdy argument sprzedażowy powinno się rozwinąć na podstawie rozwinięcia problemu, wskazania korzyści, zbicia obiekcji i wezwania do działania. Jak wspomniałem, jest to dość pobieżne przedstawienie tematu, bo i nie ma do końca na to czasu na tym webinarze. Natomiast dokładnie tworzenie treści sprzedażowych i nie tylko tłumaczę w swoim najnowszym kursie, słowem sprzedawaj. No i ten kurs jest dedykowany nie tylko copywriterom, ale też marketerom, content managerom, przedsiębiorcom i w zasadzie wszystkim tym, którzy samodzielnie dbają o swój content w swoich firmach. W kursie dokładnie poruszam kwestie prowadzenia bloga, tworzenia tekstów w SEO, szukania zatrudniania właściwego copywritera, tworzenia ofert handlowych, mailingów, czy korzystania z narzędzi content marketingowych i pozycjonerskich, w tym z kontadu. No i wskazuję też gotowe formuły copywriterskie i schematy tekstów. No i po przejściu kursu będziecie mogli samodzielnie tworzyć sobie ten content, dział, planować działania content marketingowe w 2022 roku. No i dowiecie się też, jak właściwie zlecać treści copywrita. Szkolenie składa się z 10 modułów, 71 lekcji i w zasadzie te kilka godzin materiałów zostało nagrane w takim profesjonalnym studiu w Rzeszowie. Akcja promocyjna jest do, do końca roku. Jeśli chcecie z niej skorzystać, to wejdźcie sobie na adres kuźnia treści łamane na kurs online i przy zamówieniu wpiszcie kod słowem. Ona no liczy wam 17% rabatu. Ale wróćmy do tematu głównego, czyli do procesu planowania skutecznego kontentu sprzedażowego w kontadu. I tutaj przyznam, że że copywriterzy w później treści głównie korzystają z modułu content writera, no ale wciąż odkrywamy te nowe funkcjonalności zapewniane przez kontadu i na tyle, na ile ja poznałem to narzędzie, to jestem w stanie w nim zaplanować treść sprzedażową w, w, w edytorze, który domyślnie projektowany był do stworzenia tekstów SEO. W module strategicznym kontadu po wykonaniu analizy strategicznej można sobie sprawnie przefiltrować frazy kluczowe z intencją wyłącznie transakcyjną spośród innych automatycznie otagowanych wyników. I wśród tych, tych tagów kontadu wskazuje między innymi pytania, Frazy z intencją informacyjną, czy właśnie z tą frazą, czy, czy właśnie frazy z intencją transakcyjną. Druga funkcjonal, drugą funkcjonalnością kontadu jest automatyczne wyciąganie i łączenie fraz kluczowych z pytaniami zadawanymi przez internautów. I te pytania można sobie wygodnie przejrzeć, przefiltrować i następnie wyeksportować te dane do content writera. Kolejna kwestia, która ułatwia tworzenie treści sprzedażowych, to. Prezentacja najlepiej wypozycjonowanych URL i w danym. i w, każ, w każdym konkretnym klasze tematycznym, który sobie stworzymy za pomocą modułu strategii w kontadu. I po tworzeniu danych wybranym, Po utworzeniu po, po wybranego klastra danych w kontadu wskazuje najlepiej rankujące frazy. I, I tutaj w przykładzie mamy frazę modna kuchnia. Jak widzicie, jeśli chcecie stworzyć wysoko wypozycjonowany kontent na tę frazę, no to powinna być to treść stricte blogowa, stricte informacyjna. Taka treść, jaką prezentują wskazane tutaj przykłady. W przypadku jakiegoś innego produktu, na przykład na frazę kozaki damskie rozmiar 36, no to zapewne najlepiej wypozycjonowane będą wyniki czysto transakcyjne wskazujące treść produktową albo jakieś odnośniki do, do opisów kategorii właśnie z tą intencją transakcyjną. Zatem w zależności od tematyki i frazy Google rękuje wyżej treści o różnej intencji. Warto więc to zbadać przed samym tworzeniem kontentu. Przejdźmy, przejdźmy z modułu strategicznego do modułu Content Writera. I w samym tym module już po wybraniu klastra tematycznego konta wyciąga treści, które są opublikowane w witrynie i które odpowiadają w pewien sposób na dane zapytania. I na podstawie tej analizy można sprawdzić, czy witryna dysponuje treścią w danym temacie, czy nie pojawia się kanibalizacja fraz między opublikowanym contentem, i czy nie występuje duplikacja treści w obrębie danej intencji i tematyki. Jeśli takie treści w witrynie są, no to należy je zoptymalizować. A jeśli takich treści nie ma, to tworzymy taką treść w oparciu o content writera. Po wygenerowaniu widoku, draftu artykułu kontaktu podrzuca sporo takich propozycji struktury samego tekstu w meta, w, w me, m.in. meta tytuły, opisy i url I na tym etapie fajnie widać główną argumentację sprzedażową, wskazaną przez konkurencję. I w tym przypadku w prezentacji komunikowane są głównie, jak widzicie, głównie problemy i cele tych czytelników, czyli m.in. jak urządzić kuchnię. Pod, czy potrzebujesz pomocy w umeblowaniu wnętrz, czy jaki kolor do kuchni wybrać. Więc jak na dłoni mamy kluczowe informacje, jakich oczekuje czytelnik. I można je fajnie sobie wyciągnąć do draftu i dostarczyć odpowiednią treść rezonującą ze wskazanymi problemami, czy, ten, czy celami potencjalnych klientów. I mając taki gotowy draft można sobie zacząć tworzyć treść. I pisząc to raczej jest już normalna sprawa, pisząc, zwracam uwagę na odpowiednie na scenie słów, na metatagi, na długość tekstu, na odpowiednio umieszczone frazy w nagłówkach, no i oczywiście na content score. I poza samą optymalizacją kluczowe jest, żeby tekst był napisany przede wszystkim jak najbardziej merytorycznie, żeby przede wszystkim odpowiadał na te intencje użytkownika i żeby dostarczał mu informacji, jakich ten użytkownik poszukuje. I tak w zasadzie na zakończenie ciekawą opcją. Jaką oferuje kontadu jest możliwość wygenerowania treści przy pomocy sztucznej inteligencji i funkcja ta generuje treść na podstawie tytułu czy na podstawie pierwszych zdania kapitu. No i choć oczywiście sztucznej inteligencji jeszcze trochę brakuje do, do jakości treści tworzonej przez copywriterów, to warto mieć z tyłu głowy, że te algorytmy stają się coraz, coraz mądrzejsze i mogą nas mocno wesprzeć w tworzeniu tego kontentu w przyszłości. Myślę, że w całkiem niedalekiej przyszłości. I ode mnie to już tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do ich zadawania. Dzięki wielkie Marcinie, zanim się pojawią, serdecznie również Państwa zapraszam do za, zadawania pytań. Zanim się pojawią te pytania, wiesz co, ja, ja ci chętnie zadam jedno pytanie. Powiedz mi, bo, bo jakby wiedząc jaki jest rozmiar organizacji, z czym się mierzysz i jak dużo tych copywriterów macie, macie w zespole, Możesz mi tak krótko powiedzieć, jak wygląda u was proces właśnie tworzenia draftów, albo tworzenia po prostu jakiegoś takiego konceptu, uzgadniania tego konceptu z klientem i potem dowożenia tych treści w takim dużym skrócie, bo myślę, że to jest, że to będzie dość ciekawe, no na pewno dla mnie, tak, bo ja, ja jakby pracuję z treściami od zupełnie innej strony, czyli od takiej strony bardzo technicznej. I ta wiedza, o której, o której właśnie, o której spróbuję w tej chwili zasięgnąć, czyli taka wiedza typowo z, z tego pola zarządzania bardzo dużym zespołem copywriterskim jest dość ciekawa, więc jeśli, jeśli, jeśli możesz, to, 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 to daj dam daj, 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 daj jakiś feedback, jak, jak, jak po prostu to robicie, tak? Od takiego przyjęcia klienta do momentu uzgodnienia z nim jakiegoś draftu, do momentu wydania mu tych, tych tekstów. Tak, no my generalnie pracujemy na kilku narzędziach jednocześnie. Najpierw briefujemy takiego klienta, czyli określamy czego, czego chce, jaką ma formę, jaką ma obraną tą formę komunikacji, kim jest jego docelowa grupa odbiorców i na podstawie tych oraz wielu innych pytań z briefu proponujemy mu odpowiednie treści. Na podstawie jeśli to mają być na przykład teksty SEO to wyciągamy sobie analiz analizę SERP, SENUTO weryfikujemy te topowe wyniki i na podstawie tego rekomend dajemy rekomendacje klientom. Jeśli jest wszystko OK, wybieramy sobie kluczowe frazy i wrzucamy je w Content Editor w kontadu. No, OK, OK, OK. Tutaj Przemek pyta, to może ja odpowiem na to pytanie, czy treści generowane przez AI są unikalne? Mm. To jest ciekawe pytanie i są na nie dwie odpowiedzi. Więc my pracujemy, to znaczy w kontadu my używamy takiego modelu semantycznego opracowanego przez firmę OpenAI, który jakby w, wydaje się, że w tej chwili jest najlepszym modelem do pisania tej treści, czyli do tak zwanego NLG, bo NLG to jest po prostu treści generowane przez, przez AI. Natomiast, jakby te algorytmy, one oczywiście są tak mądre jak zbiór danych, na których się nauczyły. I żeby to jakby przybliżyć, jak Państwo jak to wygląda, no to gdybyśmy czytali tylko i wyłącznie książki historyczne i nasza wiedza byłaby tylko i wyłącznie historyczna i nie przeczytalibyśmy nigdy w życiu żadnej książki o matematyce, to na pytanie, ile to jest 2 plus 2, raczej byłoby nam ciężko odpowiedzieć. Więc tutaj trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę to, że dane, na których się uczą te algorytmy są oczywiście skończone i są to głównie dane z tak zwanego Wikidata, czyli to są dane z głównie dużych blogosfer, Wikipedii i tak dalej. I teraz jakiego typu odpowiedzi możemy się, możemy się spodziewać? Systemy, wszystkie systemy, które generują treści mają... Pewną opcję parametryzacji odpowiedzi. To znaczy, my na przykład u nas używamy parametru, który nazywa się temperaturą. Jest to, tam, jakby jest to nazwa wewnętrzna, taka dość techniczna również tego, co, co używa OpenAI. I temperatura mówi o tym, jak bezpieczny i mało unikalny też w pewien sposób ma, ma być dany tekst. I teraz też, żeby zobrazować, o co tutaj chodzi, no załóżmy, że pytamy się sztucznej inteligencji o to, ile to jest 2 razy 2, czy 2 plus 2. I bezpieczna odpowiedź, czyli jeśli ta temperatura będzie niska, bezpieczna odpowiedź to będzie oczywiście 4, tak? bo w większości, w 95, załóżmy, procentach książek które, czy tekstów, na których się nauczyła sztuczna inteligencja, w jaki sposób, Odpowiedzieć poprawnie na takie pytanie występuje taka odpowiedź. Więc ona nam powie: Tak, słuchaj, to jest odpowiedź, która jest powszechnie akceptowalną odpowiedzią. Natomiast jeśli chcecie coś więcej, jeśli chcecie, żeby ta sztuczna inteligencja popuściła nieco w wodze fantazji i przeszła z takich bezpiecznych odpowiedzi do odpowiedzi, powiedzmy sobie, takich, które mogą zawierać. Pewną dozę niepewności, i bardzo możliwe, że też mogą zawierać braki, braki logiczne, to wtedy tą temperaturę możecie sobie ustawić na dość wysoką, i wtedy okaże się, że, że może nam odpowiedzieć, że to nie jest wcale 4, tylko na przykład, nie wiem, że to jest 5,7 albo 5, albo tam, nie wiem, 4,2, w zależności od tego, do którego źródła się odniesie i z którego źródła wyniesie, wyniesie czy wyciągnie tą, tą wartość odpowiadającą. Odpowiadającą temu, temu równaniu. I teraz, jeśli chodzi o unikalność tych tekstów, no, unikalność tych tekstów generalnie będzie przede wszystkim związana z tym, czy te teksty będą generowane właśnie w tej bardzo niskiej temperaturze, czy będą generowane w takich temperaturach trochę wysokich i potem poprawiane przez copywriterów. Wydaje się, że cały rynek copywriterski zmierza w tą stronę, że copywriterzy po prostu ułatwiają sobie pracę generując teksty i po prostu lekko je poprawiając, to, to przyspiesza, tak? Zamiast pisać z palca tam x paragrafów, to, to, to można, to można takie, takie elementy po prostu częściowo napisać z użyciem sztucznej inteligencji. I to, co jest jeszcze takie dość charakterystyczne, oczywiście tutaj my będziemy wprowadzali jakieś narzędzia, w, myślę, że w styczniu albo w lutym, bo, bo, bo mamy już to na, na liście, Zadań, które będą sprawdzały poprawność tekstu, również poprawność tekstu pod względem właśnie takim, takiej duplikacji, czyli takiej copy-scape. Natomiast, natomiast generalnie, jeśli byśmy założyli, że tylko i wyłącznie damy polecenie: generuj mi odpowiedź na jakieś proste pytanie, to oczywiście takie teksty będą mało unikalne. Jeśli spojrzymy na to, że temperatura jest trochę wyższa i pytanie jest takie bardziej otwarte, to myślę, że te treści są dość unikalne. To znaczy, dość unikalne, to tutaj oczywiście nie mówimy o unikalności typu 1 na 100, tylko może pewnie tam 1 na 10 tysięcy. Więc jest to jakaś tam unikalność. Zakładając oczywiście, że to, to są jakieś mieszane paragrafy i tak dalej, i tak dalej, to myślę, że unikalność tych treści, czy inaczej, unikalność artykułu pisanego przez copywritera we współpracy z AI powinna być do, dość wysoka. Przemku, czy to jest odpowiednia odpowiedź na Twoje pytanie? Bo tak troszeczkę ją chyba za... przedłużyłem, może. No to super. Ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Bardzo serdecznie Was zapraszamy do tego, żebyście zadawali pytania. Jest okazja. Chętnie wam, chętnie wam udzielimy odpowiedzi i ze strony technicznej, i ze strony właśnie tej procesowej czy copywriterskiej. Marcin Wam pomoże od strony technicznej, ja Wam chętnie pomogę. No, tu jeszcze Pani Barbara pisze, to poczekamy na pytanie od Pani Barbary. Jeśli ktoś jeszcze z, wama, z Was ma pytanie, to to naprawdę serdecznie za. O, Marcin. O widzisz, masz dwa pytania, oba dla Ciebie. E, czy intencja lokalizacyjna dotyczy fizycznej lokalizacji i e mapy Google, czy też e-commerce'u, e, jeśli w jakiś sposób ten e-commerce można podpiąć pod lokalizację, to myślę, że dotyczy, dotyczy też e-commerce'u. Natomiast to jest intencja typowo geolokalizacyjna, która generuje odpowiedzi na zapytania użytkownika, weryfikując jego obecną lokalizację w danym miejscu. Na tej podstawie dostarczam mu wyniki, które są blisko niego, na przykład jakieś sklepy, bankomaty, o których mówiłem, czy różnego rodzaju punkty usługowe, czy, czy, czy produktowe. Kupon na kurs, już Ci mówię, muszę sobie przejść słowem chyba się nazywał. To może zostaw Marcin po prostu to, o dokładnie, zostaw, zostaw ten... ten yy. Natomiast I tak. e commerce z tego co obserwuję, próbują trochę wejść tą intencję geolokalizacyjną i w jakimś dziwnym sposobem się pozycjonują w taki sposób, że te wyniki się wyświetlają czasem na mapkach też, ale to raczej jest mhm. taki niszowy zabieg, to znaczy, ja, ja Wam mogę po, dopowiedzieć troszeczkę, jeśli chodzi o te lokalizacyjne y, zabiegi w SEO, no one są po pierwsze, one są zgodne z intencją użytkownika, to znaczy szczególnie te duże sklepy, które mają bardzo dużo filii czy jakichś salonów partnerskich, tak? jeśli na przykład myślimy sobie o jakichś salonach meblowych, to może się okazać, że salony meblowe, nawet takie małe, sprzedają meble danego producenta, więc jeśli jesteśmy, załóżmy, producentem mebli, czy producentem Czegokolwiek na tyle dużego, żeby rzeczywiście ludzie szukali tego lokalizacyjnie, tak? bo oczywiście tutaj, na przykład, w przypadku mebli, to głównie jest kwestia tego, żeby obejrzeć blisko i potem to jest duży gabarytowo, żeby blisko przewieźć. Tak? Więc to nie jest tak jak z butami, że ktoś ci to przyśle za 0 złotych albo jakieś tam 5. Więc przy tego typu y, y, frazach y, bardzo często jest tak, że rzeczywiście podają y, e-commerce, na przykład adresy swoich partnerów, robią nawet lendingi specjalne pod to, żeby był adres partnera na unikalnej podstronie, czyli podstrona się może wtedy nazywać. Y, oczywiście to jest wszystko generowane automatycznie, tak, na poziomie, na poziomie danego y, CMS-a, który y, obsługuje sklep internetowy. I wtedy może się podstrona na przykład nazywać meble kuchenne w Wrocław i tam nawet może być adres w tym urlu, tak nie wiem, jakieś tam, jakieś tam ulice, Kościuszki czy coś takiego. Więc, więc tak, to bardzo, bardzo często tak jest, dlatego że część sklepów, nawet jeśli nie posiada fizycznej lokalizacji w danym mieście, a produkty są dostępne, to stara się po prostu pokazać, gdzie te produkty są. No bo jeśli ktoś szuka takiego typowo, szczególnie brandowego zapytania, typu, nie wiem, to no, wyobraźcie sobie, że szukacie czegoś typu Castorama i jakieś miasto, w którym Castoramy nie ma. Tak? No to pewnie z punktu widzenia Castoramy dobrze by było zrobić taką mapę, w którym by Castorama, może Castorama ma taką mapę, nie wiem, ale zakładam tutaj, że, że, że nie ma, ale pewnie jakąś tam, jakimś tam rozwiązaniem byłoby zrobienie takiej mapy, gdzie. Są wszystkie duże miasta, albo bar, takie, no takie w średniej wielkości, takie duże, nawet jeśli tam nie ma kastoramy, i pokazanie, gdzie jest najbliższe kastorama. Tak? Czyli jak ktoś szuka kastoramy, no nie wiem, tutaj strzelam, w Zgorzelcu. Nie wiem, czy w Zgorzelcu jest kastorama. To można pewnie pokazać, że najbliższa kastrama jest załóżmy w wiele górze, tak? Bo, czyli, czyli tam do najbliższej kastramy masz tam 24 km, i, i tam jest i tam jest ta, ta, ta kastrama. Więc tego typu działania myślę, że są i będą bardzo mocno kontynuowane przez wszystkie e-commerce, dlatego że to bardzo łatwo pozwala na to, żeby ruch brandowy szczególnie został odpowiednio zagospodarowany. Tak? No bo ludzie chcą tam pojechać zobaczyć na przykład meble, tak? Więc to jest, to jest bardzo, bardzo istotne. Słuchajcie, jeśli nie ma dodatkowych pytań, to ja wam bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Ja również Wam dziękuję. Tak, najlepsze życzenia na święta. Jeśli jesteście naszymi klientami, to dostaliście od nas prezent dzisiaj, więc, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego. I co? I do zobaczenia w takim razie na następnym webinarze, to już w przyszłym roku, bo ten okres i przedświąteczny, i między świętami a nowym rokiem jest tak dość, dość mocno zagospodarowany przez nas wszystkich, że, że widzimy, że, że jesteście i my również jesteście bardzo zajęci. Więc dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Wyślemy Wam nagranie, prawdopodobnie informacje o nagraniu jutro i, i będziecie mogli je również obejrzeć na naszym kanale YouTube. Dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie, Marcinie, za to, że udało Ci się wygospodarować czas właśnie w tym takim przedświątecznym rozgardiaszu, tudzież nie wiem jak to nazwać, ale tak, tak, wszyscy tutaj, wszyscy tutaj ciężko pracujemy. Więc dziękuję Ci raz jeszcze. Zapraszam Was do tego, żebyście tak, żebyście tam skorzystali, jeśli potrzebujecie z kursu. Marcina. Marcin o czym nie wspomniał, ale Marcin napisał też bardzo fajną książkę, którą mam na półce, ale akurat w innym miejscu niż się teraz znajduję, bo teraz jestem u rodziny na, już na Wigilię przyjechaliśmy. Także ewentualnie książka Marcina też bardzo, bardzo. Marcin podaj może tytuł, bo to był copywriting. Co, co... Zawód copywriter, zacznij zarabiać zawód. na pisaniu o książka właśnie głównie dedykowana osobom, które chciałyby e, zacząć pracę w branży copywriterskiej, e, przy czym teraz myślę, że na, pod koniec stycznia, na, na początku lutego pojawi się moja druga książka, e, słowem Sprzedawaj, jak zamieniać słowa w złotówki, wydawana z wydawnictwem Expertia, więc ta książka raczej będzie też m, nawet nie tyle dla początkujących copywriterów, dla, co dla wszystkich tych, którzy chcieliby Skutecznie, zwiększyć skuteczność swoich komunikatów sprzedażowych. O, widzisz. Dobrze. A już jest przedsprzedaż, to może, może być jeszcze tam dał jakiś Nie ma jeszcze. No dobrze. To jak będziecie zainteresowani, to możemy wysłać też Wam link do przedsprzedaży. Jak tylko Marcin uruchomi się sprzedaż, to będziemy, to będziemy działali z Marcinem. Słuchajcie, to jeszcze raz Wam dziękuję w takim razie. Do miłego zobaczenia i widzimy się w przyszłym roku na następnym webinarze. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Hej.